dzięki technologii ekipy intelektualne mogą mimo turbulentnych czasów pandemii nieprzerwanie, komfortowo i bezpiecznie dla zdrowia rozprawiać o historii ucisku ludu, pochylać się nad włościanami i robotnikami, a nawet uronić łzę. Tak zaczyna swój artykuł w Tygodniku Powszechnym dr Magdalena Nowicka-Franczak z Uniwersytetu Łódzkiego. I myślę, że dobrze to w jakiejś mierze oddaje stan, w jakim się zajmujemy. To seminarium miało być, proszę Państwa, no prawie rok temu, bo miało być po seminarium profesora Ziątka, znakomitym, który nas wprowadzał do tej problematyki. I potem w momencie, gdy mieliśmy odbyć to seminarium z panem doktorem Żukowskim, z panem profesorem Żukowskim, no odwołano nasze, wprowadzono stan pandemiczny. Ale myślę, że może nawet i dobrze się stało, bo mamy w 2020 roku problem obrazów ludu zyskał na aktualności. Ukazało się kilka publikacji bardzo ważnych, które zintensyfikowały tę dyskusję nieobojętną. I zobaczymy, czy to jest kolejna fala, już może nie chłopo, a ludomanii, czy też z tego coś zostanie w naszej świadomości, w obrazie samych siebie. Panie profesorze, witam i oddaję panu głos. Dziękuję bardzo za zaproszenie na państwa seminarium. Będziemy się dzisiaj zajmować obrazem ludów w kinie lat 50. Wiem, że to jest temat w jakimś sensie delikatny, dlatego że przyzwyczailiśmy się patrzeć na lata 50. jako na czas opresji przede wszystkim, totalitaryzmu czy też autorytaryzmu władzy. No ja chciałbym zaproponować takie podejście, w którym powiedzmy zawiesimy na chwilę tę pamięć o opresji władzy i spróbujemy potraktować te przekazy kulturowe, które się wtedy pojawiły, jako manifestację rewolucji społecznej, która niewątpliwie się wtedy dokonała. No, chyba to jest największa zmiana społeczna, z jaką mieliśmy do czynienia w Polsce w ciągu ostatnich pewnie kilkuset lat. I chciałbym się przyjrzeć, jakie tam są treści, jakby oddzielając to od tego, jak wygląda ich realizacja. Dobrze, to ja teraz może mam prezentację. Wydaje mi się, że będzie lepiej, jeżeli będziecie Państwo widzieć tę prezentację. Chciałbym się skupić na tym, jak historia ludowa interferuje, w jaki sposób dekonstruuje historię narodową. Znaczy skupić się na transgresji tego, do czego się bardzo przyzwyczailiśmy, to jest takiego przezroczystego traktowania historii polskiej jako historii narodowej i klasowej w gruncie rzeczy, albo szlacheckiej, albo inteligenckiej. I wydaje mi się, że to kino lat 50., czy w ogóle kultura pierwszej połowy lat 50. dużo zrobiła w kierunku tego, żeby w jakimś sensie zaproponować coś innego, zaproponować punkt widzenia, perspektywę, która by była nie narodowa, nie tak bardzo narodowa, w inny sposób narodowa. I teraz chciałbym zacząć od książki Marcina Zaręby, którą na pewno wszyscy Państwo znacie, i od tego, w jaki sposób traktowana jest sprawa narodu w historiografii współczesnej ostatnich 10-15 lat. Wydaje mi się, że panuje tam dosyć jednomyślne przekonanie, że z jednej strony władza komunistyczna była nienarodowa, z drugiej strony używała nacjonalistycznej legitymizacji w sposób
instrumentalny. Wydaje mi się, że to podejście nie daje nam możliwości zrozumienia tego, co się wydarzyło w pierwszej połowie lat 50. i co się wydarzyło w ciągu tej rewolucji, która wtedy się dokonywała. Na pewno użycie symboli, haseł, obrazów związanych z tradycją patriotyczną służyło legitymizacji władzy, ale wydaje mi się, że należałoby spojrzeć na to troszeczkę inaczej. Teraz jaki jest mój punkt odniesienia? Wydaje mi się, że w polskiej historiografii współczesnej, tej po 89 roku, antykomunizm jest założeniem interpretacyjnym, które w gruncie rzeczy formatuje nam i ustawia przedmiot naszych badań. I teraz nie chodzi, chciałbym, żeby Państwo mnie dobrze zrozumieli, nie chodzi mi o to, że jestem obrońcą PRL-u, Józef Stalin czy Gomułka nie są bohaterami mego romansu. Chodzi tylko i wyłącznie o zrozumienie procesu i o zrozumienie tego, co się w owych latach działo. Więc to antykomunistyczne podejście ma kilka takich cech charakterystycznych, które ustawiają od razu całą narrację dotyczącą historii PRL-u. Przede wszystkim bardzo jest ostry podział na wyłącznie dwóch aktorów, na władzę i na społeczeństwo. Wydaje mi się, że on jest o tyle wątpliwy, że w tych procesach, które zachodziły zarówno w pierwszej połowie lat 50., jak i później, dochodziło do wielu transferów. Te dwie strony, które jakby za pomocą których zwykle się ujmuje proces historyczny, mieszały się ze sobą. W obozie władzy były różne frakcje, różne idee, różne sposoby działania, jak również po tej stronie, którą w cudzysłowie nazywamy społeczeństwem, także różne sposoby zaangażowania, korzyści, które próbowano czerpać z sytuacji, sposoby oporu, sposoby sprawczości. Także jest takie przekonanie, które u wielu historyków można spotkać, że istnieje jakaś istota komunizmu, która jest charakterystyczna dla całego okresu PRL-u. Zwykle ją się bardzo moralnie ocenia i jakby nie widać różnic, jakby różnic pomiędzy poszczególnymi okresami. I wtedy tak na przykład Marcin Zaremba cytuje na jednej stronie Bieruta i zaraz potem Gomułkę jako dowody na podobne używanie pojęcia narodu. Tymczasem wydaje się, że można dostrzec zasadnicze różnice w projektach, w sposobach rozumienia, w sposobach używania tego pojęcia i różnych innych pojęć między okresami. Także to antykomunistyczne podejście zakłada, że nie ma polityki wewnątrz obozu władzy. Mówi się o grze o władzę, o walkach frakcyjnych, natomiast nie mówi się, czy też prześlepia się to, że ci ludzie, którzy uprawiali wówczas politykę w obozie władzy, różnili się swoimi celami, różnili się ideami, różnili się sposobami ich realizacji. I że te różnice jakby nie są do pominięcia jako różnice idei. No i to wszystko się też sprowadza do tego, że komunizm staje się rodzajem takiej demonicznej siły, która zmienia wszystko i nic nie zmienia. U Zaremby to wygląda w ten sposób, że komunizm jest z jednej strony właśnie nacjonalistyczny, także za Miłoszem można powtórzyć, bo chętnie powtarza Zaremba, że jest z ONR-u spadkobiercą partia, a jednocześnie jest głęboko antynarodowy, czyli jakby trudno jest uchwycić tę stawkę w podejściu do kultury, która jest w grze w okresie powojennym. No i to jest związane z silnym wartościowaniem. Wydaje mi się, przepraszam, że tyle czasu Państwu zajmuję tym wstępem, ale wydaje mi się, że to jest niesłychanie istotne, znaczy
dostrzeżenie tych elementów i wzięcie ich w nawias, żeby móc zobaczyć kulturę PRL-u w nieco innym świetle, to znaczy potraktować poważnie przekazy, które tam się pojawiają, na tyle poważnie, żeby nie sprowadzać ich do tych założeń, które Państwu przed chwilą przedstawiłem, ale spróbować odczytać je tak, jak one się w przekazie kulturowym pojawiają. To jest, wydaje mi się, ważne ze względu na to, że to, co się później dzieje w historii Polski, zarówno po 1989 roku, jak i już w czasie PRL-u, ponieważ rok 1956 uznałbym za rodzaj termidora, w którym zmiany rewolucyjne są legitymizowane, a jednocześnie proces zmian hamuje bardzo wyraźnie, więc że dostrzeżenie tych treści, które jakoś żyją później w świadomości społecznej, jest ważne, żeby zrozumieć, co się właściwie wtedy wydarzyło. Wydaje mi się, że też trzeba pamiętać jeszcze jedną rzecz taką, że idea narodów w historii europejskiej to jest idea, która powstaje wraz z ruchem emancypacyjnym, wraz z rewolucją francuską i cały czas oscyluje pomiędzy dwoma ujęciami. Z jednej strony oznacza lud jako zbiorowość, która walczy o prawa polityczne i wtedy ona jest bardzo inkluzywna, zwykle zaciera różnice po to, żeby wydobyć walkę o równość podmiotów politycznych i jednocześnie już od samego początku, a to przewija się przez cały wiek XIX i XX, nakłada się na to pojmowanie narodu jako wspólnoty etnicznej, czyli ten naród jako wspólnota polityczna i naród jako wspólnota etniczna bardzo się ze sobą, jakby to pojęcie mieni się tymi dwoma znaczeniami i szczególnie w historii powojennych ruchów rewolucyjnych, to na całym świecie, powiedzmy od Chin do Europy, często zdarza się tak, że kiedy rewolucja obejmuje władzę, to następuje takie przekierowanie od zbiorowości walczącej o prawa do narodu pojmowanego etnicznie. Także to nie jest kwestia tylko i wyłącznie na polskim gruncie ważna, ale też jakoś charakterystyczna dla historii świata i Europy XX wieku. Chciałbym zaproponować Państwu spojrzenie na pojęcie narodu nie tyle jako pojęcie o stałym, niezmiennym desygnacie, ale jako na punkt sporny, na pole walki, która toczy się w pierwszych 10 powojennych latach. Wydaje mi się, że pomyłka czy też niedopatrzenie metodologiczne Marcina Zaremby polega na tym, że on używa czy interpretuje fragmenty, w których pojawiają się obrazy, pojęcia czy też symbole narodowe, tak jakby ich treść była niezmienna. Tymczasem to, co obserwuję, patrząc na literaturę i na kulturę, na kino lat 50. czy też późniejsze w okresie PRL-u, to jest ciągły spór o zdefiniowanie pojęcia narodu. To znaczy dla różnych uczestników gier społecznych, gier władzy, to słowo znaczy co innego. I teraz stawką tego sporu jest nadanie pojęciu narodu pewnej treści. I te treści między sobą bardzo się różnią. I teraz mamy po jednej stronie tradycję międzywojenną, tradycję też romantyczną, która bardzo, bardzo była silna w przedwojennej szkole. Mamy tradycję narodowej demokracji oraz walki niepodległościowej zarówno AK, jak i Narodowych Sił Zbrojnych. Także Kościół, który bardzo silnie definiuje pojęcie narodu jako narodu katolickiego tuż po wojnie. I z drugiej strony mamy
po stronie rewolucji wiele usiłowań przedefiniowania tych pojęć, nadania im innych znaczeń. I teraz, jeżeli spojrzymy od strony tego procesu na przykład teksty, które przywołuje Marcin Zaremba, to okazuje się, że nie można ich interpretować tak, jak on to proponuje, dlatego że treści, które powiedzmy, nie wiem, Bolesław Bierut zapodaje, kiedy mówi o narodzie, są rzeczywiście dużo, jakby zupełnie inne niż kiedy tego samego słowa używa kardynał Chląd. I teraz ważne jest dla mnie to, żebyśmy popatrzyli na to, co się dzieje w perspektywie takich procesów jak renegocjowanie pojęcia, jak przechwytywanie pojęcia, czyli branie czegoś, co już ma ustaloną pozycję i ustalone znaczenie po to, żeby nadać mu zupełnie inne znaczenie i użyć w innych celach. Także z punktu widzenia procesu transgresji, czyli próby zupełnie jakby z jednej strony dekonstrukcji tych modeli kulturowych, które były zastane, jak i zaproponowania nowych. Chciałbym zacząć od filmu Pod Hale w ogniu. Być może jest to najsłabszy z tych filmów, które Państwu proponowałem i rzeczywiście chyba może jako jedyny nie ogląda się dzisiaj za dobrze. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo ważny film. To jest czwarty film kolorowy w historii polskiego kina i to wydaje mi się ma ogromne znaczenie, dlatego że władze PRL-u i władze komunistyczne zdawały sobie doskonale sprawę z tego, że film, przynajmniej w tych pierwszych, przy pierwszym dziesięcioleciu, był jednym z najbardziej wpływowych środków komunikacji, dlatego nad produkcją filmową, doborem scenariuszy, także nad środkami, które przeznaczano na konkretne projekty, bardzo, bardzo mocno debatowano i wybory, które były dokonywane, nie były przypadkowe. I przeznaczenie na scenariusz Pod Hala w ogniu nakładów związanych z produkcją filmu barwnego znaczy tyle, że ten film w polityce kulturalnej władz zajmował jakieś ważne miejsce, tak? Był ważny dla przekazu. I ze względu na to też chciałbym się nim zająć. Był produkowany jakby w okresie stalinizmu, premiera w 1956 roku. I wydaje mi się, że on jest ważny ze względu na to, że jest próbą dyskusji z patriotyzmem sienkiewiczowskim. Film opowiada dzieje powstania Kostki Napierskiego, czyli to są czasy trylogii Sienkiewicza, dokładnie czasy Ogniem i Mieczem i proponuje spojrzenie na naród bardzo odbiegające od tego, do którego przyzwyczailiśmy się u Sienkiewicza. Może kilka słów należałoby najpierw powiedzieć o tym patriotyzmie sienkiewiczowskim. No wiemy, że Sienkiewicz zdominował wyobraźnię Polaków w XX wieku i być może ten okres pierwszej połowy lat 50. jest takim jedynym, w którym polityka kulturalna władz idzie w kierunku tego, żeby ów model podważyć. Jak wiemy, od 60. roku, od Krzyżaków Forda zaczyna się powrót Sienkiewicza razem z ekranizacjami Hoffmana. I teraz ten patriotyzm sienkiewiczowski i naród sienkiewiczowski jest pomyślany jako taki patriotyzm wojskowy, w którym bohaterowie walczą o Polskę, jej wielkość, jako o rodzaj wartości abstrakcyjnej. Nikt z bohaterów Sienkiewicza nie pyta, jaka ta Polska miałaby być, oprócz tego, że ma być od Bałtyku do Morza Czarnego.
ginie w tym obrazie konflikt społeczny zupełnie i ono podsuwa właśnie taką tradycję szlachecką i tradycję mężczyzn walczących o wielkość Rzeczypospolitej jako najwyższe wartości. Też warto zaznaczyć, że w tym obrazie owi mężczyźni podziwiają samych siebie i też zbiorowość podziwia samą siebie, że niezależnie od wad postaci takich jak Kmicic, czy no idąc, Boże, dobra, zostawmy, że niezależnie od tych wad udział w walce narodowo-wyzwolonej, jakby w walce o naród jest nobilitujący i w gruncie rzeczy znosi wszelkie pytania o to, jaka jest praktyka tej walki, jakie są praktyki społeczne, które za nią stoją. Też trzeba powiedzieć, że w niemałym stopniu jest to patriotyzm kolonialny i to, co napisano już, może atramentu na ten temat wylano, to jak jest Przedsienkiewicza traktowana, jak są traktowane Kresy, jak jest traktowana ludność tamtejsza i że to jest w gruncie rzeczy bardzo, bardzo podobne do traktowania kolonii przez centrum. To też jest ważny punkt tego rozumienia samych siebie, narodu i walki. Tymczasem Podhale w ogniu przynosi taki obraz, w którym na pierwszy moment, tutaj jest kilka, może powinienem to był najpierw dać, te kilka obrazków, jak wyglądają ci, jak wyglądają ci bohaterowie Podhala w ogniu. Przenosi punkt ciężkości na konflikt społeczny. Można by powiedzieć tak, że to jest film, który problematyzuje kwestię, jakiego typu umowa społeczna konstytuuje naród, jakie są warunki jej zawarcia i jakie są warunki jej zerwania. Tutaj jednak muszę przejść. Okazuje się, że wewnątrz tej wspólnoty, jaką jest naród, pojawia się konflikt. Polska XVII-wieczna pokazana jest jako kraj niesprawiedliwy. No tutaj rzeczywiście zadziwiające jest podobieństwo do tego, co możemy przeczytać u Leszczyńskiego czy Rauschera na temat warunków życia chłopów w szlacheckiej Rzeczpospolitej. I teraz tradycja narodowa jako tradycja szlachecka staje pod znakiem zapytania. Pojawiają się takie pytania, czyja jest tradycja, kto jest jej spadkobiercą, jaka ona jest i jaka może być. I przechwycenie takiej strategii narracji przygodowo-awanturniczej znanej z Sienkiewicza służy temu, żeby wprowadzić do kultury nowego bohatera. I tym nowym bohaterem jest lud, który walczy o swoje prawa i walczy o inne rzeczy niż bohaterowie Sienkiewicza, dlatego że tam bardzo ważna jest taka myśl, że wszelki opór czy wszelka walka, jaka tam się odbywa, jest mniej ważna niż godne życie, które mogłoby być jej efektem. To jest, wydaje mi się, bardzo ważna różnica ze światem sienkiewiczowskim, gdzie życie pokojowe w gruncie rzeczy jest na trzecim planie, natomiast na pierwszym planie jest legitymizująca, dająca poczucie wartości walka z przeciwnikami. Tutaj na odwrót. Tutaj jest tak, że mamy do czynienia ze światem, z bohaterami, którzy próbują stworzyć dla siebie warunki życia, w których mogliby się realizować, a walka, którą toczą, jest czymś w rodzaju zła koniecznego.
Ten okres próby podważania takiego sienkiewiczowskiego rozumienia narodu jest bardzo krótki. Już w 1960 roku wchodzą na ekrany krzyżacy Forda, którzy, jakby to jest film, który jest powiedzmy takim skokiem na główkę od czego Podhale w ogniu chciało odejść, czyli zostaje przewrócony ten paradygmat sienkiewiczowski, a potem będzie przez cały PRL obowiązujący. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym bohaterem, innymi motywacjami, innym rozumieniem wspólnoty. Być może należałoby tak powiedzieć, że to odwołanie się do tradycji ludowej, czy też do konfliktu, który trwał w polskim społeczeństwie przed wojną i w jej czasie, nie było tak bardzo, pozbawione podstaw. Chciałbym Państwu przypomnieć fragment Gospodarki Wyłączonej Kazimierza Wyki. To był jego notatki, które prowadził w czasie okupacji, i tam zanotował, że tuż po upadku II Rzeczpospolitej, w tym on był na wsi pod Krakowskiej, spędzał okupację, zanotował, że upadek państwa wywołał rodzaj takiej Schadenfreude w mieszkańcach wsi, a jednocześnie, że zmiana koniunktury rynkowej sprawiała, że Niemcy mogliby bardzo łatwo wykorzystać rozłam klasowy w polskim społeczeństwie po to, żeby przeciągnąć chłopców na swoją stronę. Jak pisze Wyka, to się nie udało ze względu na pogardę, jaką naziści mieli w stosunku do ludności polskiej. Natomiast ważne dla mnie jest to, że ten konflikt, o którym pisze Wyka, i sposób jego zagospodarowania przez kino czy przez kulturę lat 50. odwołują się do czegoś, co wydaje mi się było realne w społeczeństwie lat 30., 40. i 50. w polskim społeczeństwie tych lat. Chciałbym, kontynuując to, o czym mówię, przejść do kwestii redefiniowania tradycji i zaproponować Państwu przyjrzenie się dwóm obrazom, mianowicie Młodości Chopina i Warszawskiej Premierze. To są rzeczy wcześniejsze, bo to jest 52, 50, zrobiłem błąd u Forda, jest Ford, a nie Ford, przepraszam bardzo, 52, 51 rok. I teraz znowu to są dwa filmy, które sięgają do kwestii tego, jak się definiuje naród, czym on może być. I w Młodości Chopina, zarówno jak w Warszawskiej Premierze, że to w Młodości Chopina jest dużo bardziej wyraziste, konstytuowanie się nowoczesnego narodu w Polsce jest skorelowane z odkryciem świata społecznego poza kulturowym centrum, że odkrycie chłopów to jest. Chłopów jako wykluczonego i jako marginesu. Tutaj chciałbym Państwu pokazać dwa takie, przepraszam za jakość tych kadrów, ale kiedy to się ogląda w takim małym obrazku w CDA czy na innych platformach, to jeszcze jest bardzo czytelne. Natomiast jak chcieliście zrobić stop klatkę, to ta czytelność troszeczkę spada. Więc chciałbym powiedzieć taki fragment z Młodości Chopina, kiedy Chopin jedzie do majątku jednego ze swoich przyjaciół i tam podczas spaceru gubi się sekwencja, która potem następuje, jest niezwykle interesująca dla nas, dlatego że on znajduje się nagle na jakichś bagnach, w jakimś takim otoczeniu, które rzeczywiście jest blisko geograficznie, ale wydaje się niesłychanie
niesłychanie obce przy tym i trafia do pasterza, czyli do kogoś, kto jest w gruncie rzeczy na samym dnie hierarchii, zarówno narodowych, jak i wiejskich. I to tutaj mamy właśnie tego ślepca, pasterza, który jest troszkę wernychorą, który jest ślepy. I Chopin spędza tam z tym człowiekiem wśród pasącym stado noc i słucha jego muzyki i słucha tego, co on mówi. Wydaje mi się, że to jest sekwencja w ogóle niesłychana, dlatego że ona trochę pokazuje Chopina jako takiego człowieka, który nagle trafia do rzeczy Amazonki i odkrywa jakichś obcych, po prostu obcych pod nosem, obcych tuż obok. I wydaje mi się, że ta scena jest kluczowa dlatego jak Ford rozumie biografię Chopina, jak rozumie jego muzykę i jak też rozumie tę muzykę jako uosobienie tego, jakby tego, co narodowe. Więc myślę, że to spotkanie sprawia, że Chopin próbuje stworzyć w kulturze takie miejsce, które byłoby inkluzywne, w którym ten wykluczony polskiej kultury, czy w ogóle europejskiej kultury wówczas mógłby się znaleźć. I tak to pokazuje Ford w roku 1952. Nie tylko to jest kwestia tego spotkania właśnie z pasterzem. Też jest niesłychanie ciekawa sekwencja, kiedy Chopin trafia na wesele wiejskie. No oczywiście nagranie jest zrobione w studiu przy pomocy orkiestry symfonicznej, ale jak się tego dzisiaj słucha, to naprawdę jakby ta ścieżka dźwiękowa bardzo przypomina to, co możemy usłyszeć w serii Muzyka odnaleziona Bieńkowskiego. Też bardzo jest mocny akcent na rytm tancerzy w sali weselnej. Innym słowem, kultura narodowa jako taka kultura, która stwarza ikonę tego, co nasze, powstaje wtedy, kiedy się włącza w jej obręb tych, którzy są wykluczeni. I to jest bardzo ważne, to jest ta scena z wesela. To jest bardzo ważny element dla Forda, taki konstytutowny element dla Forda biografii Chopina. I teraz jak to dalej się toczy? Otóż w ten sposób, że punktem dojścia tego procesu jest etiuda rewolucyjna. I pandan obrazowym do obrazów wesela wiejskiego, jak i do obrazów tego odkrycia innego tuż obok, tak? tego właśnie wiejskiego biedaka, wiejskiego pasterza, są sceny z Paryża. Film kończy się scenami rewolucyjnymi. Polscy emigranci wychodzą z kościoła, gdzie odbywała się tak jakie patriotyczne zebranie i trafiają na manifestację rewolucyjną. Tutaj mamy po prawej stronie mamy nawet taką postać, która jest wyraźnie nawiązaniem do rewolucji prowadzącej lud na barykady, tylko że zasłania jednak pierś wstydliwie. I wyraźnie to jakby to ta obietnica równości i rewolucja jako jej realizacja oraz to, co narodowe, łączą się w tym projekcie i łączą się też w takim projekcie przedefiniowania romantycznej tradycji. Czyli widzimy, że naród w takim rozumieniu, w jakim młodość Chopina go ustawia, to jest zupełnie coś innego niż powiedzmy sobie naród katolicki, czy też taki naród, w którym hierarchie będą stałe, tyle tylko, że jakoś harmonijnie w nim istniejące.
A tutaj mamy właśnie polskich patriotów wychodzących z manifestacji z robotnikiem paryskim. Tak, także z tym wiąże się bardzo ważna redefinicja usytuowania wspólnoty narodowej względem zewnętrza. To znaczy nie ma tak, że naród jest skonfliktowany z innymi narodami. Raczej granica przebiega między stróżami status quo, a tymi, którzy walczą o równość. I stąd jest jakby różnica między internacjonalizmem i kosmopolityzmem. Znaczy ten internacjonalizm wynika bezpośrednio jakby z tego projektu narodu jako wspólnoty, która znosi nierówności i jest przyjazna względem wszystkich innych takich wspólnot, tak, za jakby połączona z nimi wspólnymi celami. I teraz bardzo ciekawe też jest spojrzenie na zupełnie ten sam problem w warszawskiej premierze. I tutaj chciałbym Państwu zwrócić uwagę na motyw Halki, bo to jest film o Moniuszce. No, takie dwa filmy powstały rok po roku, jeden właśnie o Moniuszce, drugi o Chopinie, czyli jakby o takich dwóch ikonach polskości. I chodzi o premierę Halki w Warszawie. Ta Halka okazuje się skandalem i nie może zostać wystawiona ze względu na to, że pokazuje sytuację wykorzystania seksualnego. Jest potencjalnie rewolucyjna z tego powodu. I tutaj bardzo ciekawe napięcia powstają w tym filmie, kiedy pokazuje się Halkę jako tekst wywrotowy, rewolucyjny, jakoś dekonstruujący mity narodowe. Dlatego, że ten romans, który tam ma miejsce, jest takim romansem, no to jest trochę jak z Trendowatej, prawda, że romans między panem a dziewczyną z dołów, tak? I oczywiście ten mit miłości romantycznej, takiej w sensie nie miłości romantycznej jako tej od, nie wiem, od Chateaubrianda, czy od drugiej części Dziadów, tylko takiej miłości romantycznej z Harlekina jest taki, że właśnie z Trendowatej czy z tego typu produkcji jest taki, że miłość jest obietnicą przekroczenia granic społecznych i w gruncie rzeczy ta warszawska premiera i Halka w niej gra na tym motywie. Że skoro możliwy jest seks, skoro możliwa jest bliskość między ludźmi z różnych miejsc hierarchii, to w związku z tym możliwa jest solidarność. Ale ta solidarność zostaje nawiązana i jednocześnie natychmiast zerwana w taki bardzo spektakularny i krzywdzący sposób. I też tutaj jest ważna sprawa jakby faktycznej więzi rodzinnej i zdradzonych więzów krwi. Dlatego, że jak się spojrzy na tę warszawską premierę, już może z naszej dzisiejszej perspektywy, ale też myślę z perspektywy, która była zarówno dla twórców warszawskiej premiery, jak i dla odbiorców była jasna, czyli z takiej perspektywy, jaką opisuje Michał Garapik w Dzieciach Kazimierza, no to okazuje się, że ta wieś Garapichów to jest wieś, w której żyją obok siebie bracia i siostry jednego ojca, którzy jednakowo nie należą ani do tej samej klasy społecznej, ani do tej samej sfery, tak? ani do tej samej rodziny. I w związku z tym też jest kwestia zdradzonych więzów krwi. I te wszystkie, jakby te wszystkie elementy sprawiają, że Halka ma w ujęciu właśnie z 51, 2 roku niesłychanie subwersywny, rewolucyjny charakter, ponieważ wydobywa zawiedzioną nadzieję na równość, tak? I taką skrzywdzoną nadzieję, nie nadzieję na równość. Chciałbym tutaj jeszcze tak zupełnie marginesowo zwrócić uwagę Państwa na film, który właściwie nie ma za bardzo związku z,
z tematem ludowym, ale też jest ważny ze względu na to, że na temat równości, mianowicie na załogę z 1952 roku. To jest film o załodze Daru Pomorza, o studentach Szkoły Morskiej w Gdyni. I wśród nich jakby odbywa się tego rodzaju konflikt, że mamy tam syna rodziny inteligenckiej, który ze względu na swoje kontakty i jakby wcześniejszą znajomość nauczycieli akademickich może pozwolić sobie na bumelowanie, i z chłopcami z innych środowisk, też z awansu, którzy muszą bardzo się wysilać, żeby zdać egzaminy. I w kumulacyjnej, takiej najważniejszej, kluczowej scenie tego filmu studenci muszą poprowadzić statek. No i okazuje się, że ten chłopak, który tam nie przykładał się do nauki, no nie jest w stanie tego zrobić. Ale to, co jest ważne, to jest to, że on jakby uznaje, że ta wspólnota studentów szkoły morskiej, wspólnota załogi tego daru Pomorza musi się opierać na równości. To znaczy, że nie można przenosić hierarchii z wcześniejszych hierarchii, wcześniejszych przywilejów do tego świata, który właśnie się tworzy, tak? Do tej społeczności, która właśnie się konstytuuje. I okazuje się, że równość tych elewów szkoły morskiej jest zasadniczą wartością, i oni stają się w gruncie rzeczy takim obrazem, symbolem nowego społeczeństwa. Nowego społeczeństwa, które konstytuuje się w pracy nad Nowym Ładem. I tu przechwycony jest mit żaglowca, Gdyni, wyprawy w morze. Czyli jednym słowem te wszystkie mity, które w międzywojniu były bardzo silne w takich wykonaniach typu Liga Morska i Kolonialna. Takich filmów będzie więcej. Mamy film Pościg, jeden z trzech, to jest tych czterech, trzech kolorowych, które poprzedzały Podhale w ogniu. Mamy sprawę pilota Maresza, mamy Pierwszy start. To są wszystko filmy, w których bohaterowie z ludu, często ze wsi, wchodzą w takie sfery, które są symbolicznymi sferami prestiżu. To jest lotnictwo, to jest jazda konna. Tak, ale to może jest kwestia, to jest może kwestia marginesowa. Natomiast wydaje mi się, że warto to pamiętać jako takie uzupełnienie do warszawskiej premiery i do młodości Chopina. Chciałbym teraz jeszcze powiedzieć Państwu kilka słów na temat Błękitnego Krzyża i Godzin Nadziei, mianowicie na temat tego, ujmowana kwestia walki wojennej. Bo w 50-tych latach filmów wojennych wcale nie jest tak dużo, natomiast te, które zrobiono, są bardzo, ale to bardzo różne od późniejszego kina wojennego lat 60. i od tego, co dzisiaj oglądamy. Błękitny Krzyż jest rzeczywiście jednym z moich ulubionych filmów, i chciałbym Państwu zaproponować taką interpretację tego obrazu, w której, moment, tutaj jeszcze może już się przejdziemy, w której heroizm, który przedstawia nam Munk, nie jest heroizmem wojskowym, i obrona więzi, które jesteśmy świadkami, to nie są też więzi,
etniczne. W ogóle jesteśmy w gruncie rzeczy na marginesie wojny. To jest historia wyprawy GOPR-u po czwórkę partyzantów, którzy utknęli po słowackiej stronie. I tak się złożyło, że tuż pod ich szałasem zainstalował się posterunek niemiecki, bo wtedy linia frontu przebiegała na grani Tatr. I to była taka linia frontu, która była w gruncie rzeczy martwa, znaczy tam nie było możliwości żadnego ruchu wojskowego, znaczy tam się nic właściwie nie mogło zdarzyć ze względu na teren. Natomiast ci ratownicy GOPR-u decydują się na wyprawę po to, żeby uratować tych czterech rannych, którzy bez tej pomocy musieliby tam zginąć. To jest właściwie film wojenny, w którym nikt nie ginie, w którym sceny walki są ograniczone do niezbędnego minimum, znaczy naprawdę do minimum. Natomiast jest to film, w którym mówi się pięcioma językami, te kwestie nie są tłumaczone, jest lektor, który po polsku nam relacjonuje tę historię, to jest świetna rola Cholubka. I mamy bohaterów, którzy mówią po słowacku, w gwarze podhalańskiej, po niemiecku i po rosyjsku. I okazuje się, że ta wieża Babel, którą oglądamy, trzyma się na takiej więzi, która ja bym ją określił jako próba obrony takiej podstawowej radości życia. W ogóle ten film jest niesłychany ze względu na to, na taką żywiołowość, która w nim jest. Może, żeby ją Państwu uzmysłowić, opowiem Państwu taki fragment, kiedy dochodzi do walki. Otóż ten konwój z rannymi, ranni są na toboganach, jeden z nich może iść o własnych siłach, spina się na grań, żeby przekroczyć przełęcz, a dwóch uczestników tej wyprawy zostaje przy mostku. To jest ten mostek, to jest granica zasięgu karabinu maszynowego, który jest na przełęczy, czyli to jest miejsce, do którego Niemcy mogą podejść bezpiecznie i z którego mogą prowadzić ogień, po to, żeby ich tam zatrzymać, żeby im nie uniemożliwić strzelanie do tych rannych. I teraz widzimy wspinających się tych ratowników i ratowanych, i zaczynają padać strzały. I wtedy są tylko dwa słowa wypowiedziane, imiona tych, którzy zostali. Jeden jest Słowakiem, drugi jest Zakopiańczykiem. I nie wiemy, co się z nimi dzieje, tak? Nie wiemy, co się z nimi dzieje, słychać tylko te strzały. I potem, kiedy już tamci przekraczają przełęcz, tych dwóch okazuje się całych i zdrowych, dołącza do nich, zjeżdżając na nartach do tej grupy. I znowu padają tylko dwa słowa, ci ludzie krzyczą te imiona, ale krzyczą je z radością, tak? I mam wrażenie, że w tym jest cała treść tej więzi, że to jest więź między ludźmi, którzy próbują, to bardzo jest podobne do Podhala w ogniu, próbują ocalić tę przestrzeń, która jest przestrzenią ich życia, tak? I tutaj giną różnice narodowe, one się roztapiają w tej historii. To jest bardzo inne do tego, do czego przyzwyczailiśmy się już na przykład, nie wiem, od Popiołu i Diamentu, czy to znowu jest film, który powstaje 2 lata później, jest premiera, czy rok później jest premiera, to 56 czy 7 rok, prawda? Kiedy mowa jest o takiej wierności konradowskiej, która jest wiernością idei, wiernością towarzyszom broni, tutaj jest inaczej. To nie jest wierność towarzyszom broni, to jest raczej solidarność z ludźmi, którzy mogą odczuwać tę samą radość życia, co i ci, którzy idą im z pomocą. Bardzo ważny jest tam na przykład motyw domu. Jeden z ratowników, kiedy odchodzi na akcję, całuje swoją córkę i mówi: śpi, córeczko.
to znowu jest taki i wyraźnie widać, że on wróci do tego domu i że jest to dla niego jakby to podstawowe miejsce, w imię którego toczy się działanie. Też może ważne i ciekawe będzie wydobycie takiej historii z psem Basem. Więc tam w tym filmie występuje pies Bas, którego jeden z ratowników odpędza, nie chce, żeby on z nimi szedł na te akcje, boją się, że zdradzi ich szczekaniem, ale ten pies po prostu nie daje się, zrywa się z łańcucha, biegnie za ratownikami. I on staje się w gruncie rzeczy jednym z uczestników tej grupy. I kiedy filmowane są twarze przy tym spotkaniu, kiedy wracają tych dwóch, którzy zostali przy mostku, żeby ewentualnie zatrzymać Niemców, kiedy się spotykają już na stoku po tej polskiej stronie, też biegnie ten pies Bas i jego szczekanie, zbliżenie jego pyska i zbliżenie tych ludzi, którzy się cieszą, jakby są, to jest filmowane na bardzo, na bardzo podobnym diapazonie, na podobnym poziomie. Dlatego, że ta więź jest taką więzią wierności, jak myślę, instynktownej. Bardzo podobnie to się ma w Godzinach Nadziei. Tutaj jest taki jakby, nie wiem, czy Państwo to oglądali, ja może opowiem pokrótce, jaka jest historia. Jest miasteczko, które się nazywa Lix, na Warmii i ona jest na przesmyku jezior. I to jest miejsce, gdzie zebrali się w gruncie rzeczy taki międzynarodowy tłum rozbitków, jacyś ludzie, którzy powychodzili z obozów, z pracy przymusowej i oni tworzą tam rodzaj takiego kolorowego tłumu. Ten film jest niesłychanie słynny ze względu na to, że zagrali w nim studenci szkół teatralnych z Krakowa, Łodzi i Warszawy, zdaje się. I oni nadali temu filmowi niesłychanie taki żywy rys. To jest film pełen w gruncie rzeczy jej seksualnej energii. Ten tłum, który jest zebrany w tym miasteczku, no, w gruncie rzeczy jakby no, chce żyć i chce się kochać, chce tańczyć, chce śpiewać. Cała historia wojenna, która jest w tle, jest pomyślana tak, że walka ma w gruncie rzeczy ocalić tych ludzi, tak? Czyli ocalić to odradzające się seksualne, takie neoretyzowane, niesłychanie życie. Dlatego, że przez to jakby tam pojawia się jakaś grupa Niemców w okolicy i oni muszą, żeby się dostać do, na iść na odsiecz Berlinowi, muszą się przedostać przez to miasteczko i przez ten przesmyk między jeziorami. I teraz cała historia polega na tym, że trzeba ich zatrzymać po to, żeby ewakuować tych ludzi. Tak, i teraz w gruncie rzeczy jakby znowu bardzo podobnie jak w Błękitnym Krzyżu, motywacje walki, uzasadnienie heroizmu są absolutnie inne niż zarówno w wersji sienkiewiczowskiej, jak i tej wersji powiedzmy wierności umarłym, którą znamy z opowieści o pokoleniu Kolumbów. Też bardzo tu jest ciekawa taka historia, która się rozgrywa w tym miasteczku, mianowicie tam są także Niemcy i jest tam sługa dawnego właściciela ziemskiego, Junkra z tej okolicy i on cały czas ten sługa nam dogląda inspektów ogrodu. I jeden z polskich żołnierzy przejeżdża przez te inspekty ciężarówką. I wtedy ten Niemiec rzuca się po prostu i zasłania ten ogród własnym ciałem. I pojawia się inny polski żołnierz, który mówi do tego, który niszczy te inspekty, żeby go zostawił, że w gruncie rzeczy ochrona tych małych roślin, tych przyszłych warzyw, tego przyszłego pożywienia, to jest ich wspólna sprawa. Tak?
I w tym filmie to jest pokazane tak, że ta kwestia jest traktowana poważnie. To znaczy, to pilnuje roboty, szanuj i ludzie żyć muszą, jest uznane za znowu za coś bardziej podstawowego niż antagonizm, niż narodowe, niż walka, która się wokół toczy. To jest właśnie ta podstawa wspólnoty, która w tym miasteczku się uformowała i która żyje i którą ten heroizm bojowy ludzi, którzy będą jej bronić, jakby ma ocalić. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że zaledwie 20 lat później niemalże identyczna scena pojawia się w filmie Czterech Pancernych i Pies w odcinku Czerwona Seria. Nie wiem, czy Państwo byli w swoim czasie wielbicielami tego serialu, ale ja go w swoim czasie oglądałem wielokrotnie i stąd przyszło mi to do głowy. Tam występuje taki człowiek, który się nazywa Kugel i on dokładnie to mówi, znaczy kiedy przychodzi, kiedy jest taki konflikt, że trzeba zalać niemieckie miasto po to, żeby umożliwić natarcie wojsk polskich i radzieckich, to Kugel protestuje, mówiąc, że to zniszczy jego róże i jakby zniszczy ogrody w tym mieście. No i oczywiście to jakby Kugel jest śmieszny i to jest oznaka jego małości moralnej. Tymczasem właśnie te 20 lat wcześniej to jest kwestia, która staje się ważna dla definicji wspólnoty. Podobnie bardzo, bardzo inaczej są potraktowane wdowy, matki, dzieci, a także kochankowie w tej historii Godziny Nadziei. Dlatego, że jedną z... Może zacznijmy od tego, nie wiem, czy Państwo sobie przypominają film Katyn Andrzeja Wajdy, który jest takim tekstem, powiedzmy, konstytutywnym, który wszystkie stereotypy polskiego heroizmu, takiego tradycyjnie narodowego są po prostu do ściany aż tak dociśnięte. I tam jest taka scena, kiedy jeden z głównych bohaterów jeszcze przed deportacją w głąb Rosji spotyka swoją żonę razem z dzieckiem, która przyjeżdża do tego miejsca, gdzie on jest, po to, żeby go stamtąd wyciągnąć, bo jak wiadomo, nie jest w czasie okupacji łatwo i dobrze jest, jak są oboje rodzice w domu, ale on mówi nie, ja muszę zostać ze swoimi kolegami. No i te wdowy matki i porzucone matki i dzieci w gruncie rzeczy są takim marginesem tej polskiej historii narodowej, tak jak się ją opowiada w dzisiejszym mainstreamie, tak? No i też jak to się opowiadało jeszcze od wiersza matka Polka Mickiewicza. Tymczasem tutaj w 50. którymś roku okazuje się, że sprawa uratowania romansu, tam są takich dwoje aktorów, których łączy miłość, jeden z nich jest ranny i trzeba go ewakuować lub też zooperować po to, żeby ten związek mógł się utrzymać. No i okazuje się to ważną bardzo stawką tej akcji. Podobnie jak właśnie los dzieci i matek, które tam są zebrane. To jest znowu bardzo jakby w rozumieniu wspólnoty i priorytetów, heroizmu, który za nią stoi. Jeszcze chciałbym na zakończenie 5 minut, już przepraszam, że tak długo to trwa, poświęcić celulozie i pod gwiazdą frygijską Kawalerowicza. Wydaje mi się, że to jest też jeden z bardzo dobrych i też ciekawych dla nas filmów ze względu na to, jak jest portretowana wspólnota. I chciałbym Państwu zaproponować taki kontekst interpretacyjny, którym jest Bertolt Brecht i jego zarówno Matka Courage, jak i Opera za 3 grosze. To w matce, weźmy taką scenę z Matki Courage, mianowicie scenę targowania się o życie jednego z jej synów, Schweizer Kasa, który w pierwszym dniu pokoju dopuszcza się rabunku, jest oskarżony o gwałt i ma być rozstrzelany. I teraz między Matką Courage a dowództwem toczy się taki rodzaj targu
ile ona może zapłacić łapówki, żeby tego syna uwolnić. Teraz okazuje się, że tą łapówką ma być jej wóz, a ten wóz jest podstawą jej utrzymania. I ona mówi, że nie może tego wozu oddać, ponieważ to by dla niej oznaczało jakby śmierć, nie miałaby środków do życia. I Szwajcarka zginie. I wydaje mi się, że Brecht niesłychanie wnikliwie pokazuje granice możliwej solidarności w świecie społecznym takim, jaki on jest. Tak? No to jest ta wojna, tak? Ta wojna w Matce Courage. Ale zarówno Neverly, jak i Kawalerowicz wydaje mi się, że idą bardzo, ale to bardzo podobnym, jakby bardzo podobnym tropem. I idąc tym tropem, kompletnie rozmontowują i dekonstruują takie pojęcia wspólnoty narodowej, jakie proponowała Druga Rzeczpospolita, czy też jaką proponuje polska tradycja patriotyczna. Dlatego, że znów tak jak w Podhalu w ogniu, na pierwszy plan wydobywa się konflikt i wydobywa się tak jak u Brechta ta kwestia granic możliwej solidarności. Świat celulozy to jest świat, w którym w gruncie rzeczy solidarność w obrębie większych grup społecznych jest niemożliwa. Na tym polega alienacja, która tam jest pokazana z detalami. I myślę, że bardzo dobrym, jakby bardzo, jest dużo przykładów tego, ale bardzo dobrym przykładem jest ten epizod kiedy Szczęsny wraz z ojcem dostają się na plac po to, żeby przygotowywać drzewo dla celulozy. To się dzieje po tym, jak Szczęsny wstaje w obronie księdza Wojdy na takim spotkaniu dotyczącym tego, jak Żydzi niszczą polski naród i właśnie jak należy harmonijnie współżyć w ramach różnic klasowych, o tym mówi ksiądz Wojda. No i pojawiają się komuniści, którzy pytają, no, że może to tak do końca nie jest i dochodzi do bójki, w której Szczęsny rozbija nos jednemu z tych komunistów. Wtedy ksiądz Wojda jakby kieruje Szczęsnego i ojca do szefa placu drzewnego. No i okazuje się, że konieczna jest łapówka i że trzeba koniecznie sprzedać gospodarstwo, z którego oni wyszli, po to, żeby się wkupić na ten plac. No oni zbierają taką brygadę, partię kilku osób, którzy mają wykonywać te prace i tymi pieniędzmi za sprzedane gospodarstwo, dzięki nim rozpoczynają pracę. Ale wtedy się okazuje, że stawka, którą przyjęli, jest niższa niż stawka robotników wcześniej przyjętych do pracy i wybucha strajk, chcą ich usunąć z tego placu. I wtedy ojciec Szczęsnego mówi taką bardzo ważną kwestię, mówi: niczyjej krzywdy nie chcę, zabijcie, a ja z roboty nie zejdę. I to jest tak jak w Matce Courage, tutaj są pokazane granice możliwej solidarności. To jest świat, w którym dezalienacja jest w gruncie rzeczy niemożliwa, w którym trzeba walczyć o swoje, dlatego że w przeciwnym razie z całą pewnością znajdzie się ktoś taki na dnie. I ta historia tej partii robotników, którą wprowadza na plac Szczęsny z ojcem, jest bardzo też charakterystyczna, dlatego że oni to robią z nadzieją tego, że dorobią się przynajmniej domku na grzywnie, czyli w tych slumsach robotniczych pod Włocławkiem. Okazuje się, że tylko dwóch z nich, znaczy ojciec Szczęsny z ojcem i jeszcze Korbal, są w stanie dorobić się tego domku. Natomiast wszyscy inni gdzieś po prostu toną w tym Włocławku. W ogóle jakby znikają, ale no giną w tym świecie. Czyli jednym słowem, to jest pokazane przez sam dół, jakby sam, no bo ci strugacze to jest, to powiedzmy sobie, to nie jest
arystokracja robotnicza, to są ludzie z samego dołu, ale pokazany jest konflikt, który już tam daje o sobie znać, taki konflikt, z którego nie można wyjść inaczej, jak broniąc swego przeciwko innym takim samym. I myślę, że to ujęcie jest bardzo, bardzo krytyczne i subwersywne wobec wszelkich propozycji mówienia o wspólnocie narodowej, które tam się pojawiają. I też bardzo ciekawe jest to, że nawet awans społeczny, który tam jest pokazany, bo istnieje ten awans społeczny, Korbal bardzo się wznosi jakby od robotnika do wręcz posła i członka Rady Miejskiej, czy też brat Szczęsnego, który zdobywa pracę przy maszynach, dobrze płatną pracę przy maszynach, ale zawsze to polepszenie statusu materialnego i społecznego wiąże się z pewnym cieniem. I tym cieniem są zarówno ci straceni towarzysze pracy, znaczy ci, którzy gdzieś zniknęli, ale wiadomo, że przepadli po prostu, jakby, że spotkała ich jakaś katastrofa, czy też siostra Szczęsnego, która zostaje na grzywnie jako taka kuchta domowa, która jakby jest zapleczem działalności zarówno Szczęsnego, jak i jego brata i siostry, którzy próbują się wybić i im to się w jakiś sensie udaje. I teraz okazuje się, że jedyną możliwością życia, w którym wspólnota będzie możliwa bez tego cienia, bez tych trupów, które zostają z tyłu, to jest zasadnicze przekształcenie społeczne, to jest rewolucja. No i w scenie strajku robotników magistrackich we Włocławku właśnie mamy do czynienia z takim zderzeniem dwóch sposobów budowania społeczeństwa, czyli z jednej strony awansu i z drugiej strony rewolucji jako całkowitego przekształcenia, które by pozwoliło wreszcie na równość, która jakby, czy na polepszenie bytu, który nie miałby tego cienia. I myślę, że te wszystkie rzeczy, które Państwu pokazałem, jakoś rzucają światło na to, że lata 50., ta pierwsza połowa lat 50. wypracowały sobie pewne perspektywy patrzenia na kwestie narodu inne niż te, do których się przyzwyczailiśmy, niż te tradycyjne z dwudziestolecia i potem po 56 roku, i że one też może nie są tak bardzo nieciekawe dla nas poznawczo, i że też chwytają, wydaje mi się, dużo z takiego mięsa, z praktyki zarówno przedwojennej, jak i tej też tuż powojennej. I że być może jakby realizacja tych idei kulała, też nie było tam dużo czasu, ta rewolucja nie miała dużo czasu, bo w gruncie rzeczy wszystko skończyło się w 55 czy 6 roku. Natomiast wydaje mi się, że też obietnice, takie obietnice wpuszczone w obieg społeczny i w jakimś sensie istniejące w nim wtedy i później, są też jakby ważne dlatego, żeby móc rozumieć to, co się wydarzyło zarówno w PRL-u, jak i później. To dziękuję, tyle. Mam nadzieję, że nie za długo Państwa męczyłem. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za tą pasjonującą interpretację tych filmów. I teraz, jak to w zwyczaju, otwieram dyskusję, pytania. To może dla zachęcenia. Ja sama coś powiem, ponieważ oglądałam trzy z tych filmów, znaczy Celulozę pod gwiazdą fygijską i Błękitny Krzyż, który jest w ogóle znakomitym filmem, pełnym świetnie, wszystko to mówi film. Natomiast to, co mi przeszkadzało,
co mi przeszkadzało, ale być może jest to kwestia pokolenia, to, że ja te filmy już niegdyś widziałam, prawda? Bo one były często powtarzane w telewizji, jak jeszcze były dwa kanały. I było w tych filmach, była ta natrętna propaganda, która tam była, bardzo mnie od celulozy i gwiazdy chybińskiej odrzucała. Ale to była, ja musiałam się przezwyciężać, prawda, żeby inaczej spojrzeć na te filmy. Czyli taki był, czy taki był w ogóle odbiór społeczny tych filmów, prawda, że tam przeważała ta niechęć do tej natrętnej propagandy. To jest moje pytanie, bo podeprę się tutaj taką frazą, która mi się po głowie kojarzy, że przecież jednak oddziaływanie filmów niektórych było bardzo duże, tylko że one pewnie szły tą utartą drogą, bo pamiętam, to jeszcze ze szkolnych czasów, czasem to człowiekowi się na starość takie frazy przypominają, że był jakiś taki satyryczny wierszyk, który mówił, to było po Krzyżakach Forta, który mówił, kto krzyżacką pobił hordę, król Karlewicz razem z Fordem. A kto odkrył Amerykę? Staniszewska i nie pamiętam, kto tutaj był do tego. Niczego takiego, prawda, że dla jednych tych filmów była z jednej strony akceptacja, jakby powiedzieć, publiczność była gotowa na przyjęcie pewnych klisz, prawda? Podczas gdy te próba tworzenia nowych, ona napotykała na pewien opór. I trzecie mój problem, który chciałam tutaj panu podrzucić czy zapytać, że zupełnie pan pomijał stronę wizualną, estetyczną tych obrazów. Mnie jakoś bardzo ta estetyczna strona postaci, ich zarysowania, twarzy, prawda, że jak się popatrzy na te twarze, ja nie mówię o Błękitnym Krzyżu, bo on jest świetny film, świetnie zrobiony, natomiast jak się patrzy na tą, jakby powiedzieć, twarz Nowaka staje się prototypem w następnych produkcjach twarzy robotnika, prostego, otwartego. Taka postać, już zapomniałam, jak się ona nazywa, ta postać w domu, w tym serialu Dom, takiego robotnika, która jest, jakby powiedzieć, kliszą. Przecież mówię to o tym, bo znów gdzieś tam w moich wspomnieniach tkwi taki fragment jakiegoś podręcznika biologii, który znalazłam na strychu w dzieciństwie i któryśmy czytali. On nie miał ani początku, ani końca, tylko pamiętam tam w pewnym miejscu były fotografie, które miały podpis typy kretynów spod Nowego Targu. Ja to pamiętam, prawda? I dlatego podnoszę ten problem, że ten lud, naród, prawda, jest to lud szlachetnych twarzy, prawda? Otwartych twarzy. Czyli tutaj jest to dość ważny w moim przekonaniu element oddziaływania takiego. I muszę powiedzieć, że to ja na razie tyle, dziękując za to świetne pobudzenie tej dyskusji. Zapraszam państwa do dalszych pytań i dyskusji.
Ja myślę, że większość z nas jest, no, bym powiedziała, może z tego pokolenia mojego i niżej, zafascynowana, szczególnie osoby, oczywiście mówię o osobach, które oglądały, bo trudno mieć emocje do tych filmów, jak się ich nie widziało, a że chyba w instytucie większość z nas odrobiła pracę domową i celulozę, jej drugą część obejrzała. No mnie zafascynowała ta różnorodność wątków ujętych akurat w tych filmach, ja, też różnorodność tego podejścia, o którym tutaj pan profesor mówił, tej interpretacji, czy wspólnoty, czy awansu, czy konfliktów właśnie, ujęć tych konfliktów, tych przeciwstawień, które są pokazane chociażby właśnie w tej celulozie, awansu indywidualnego i tej rewolucji, jednostki a wspólnoty, młodego a starego, kobiety a mężczyzny, chłopa a robotnika, Polaka a nie Polaka, bo przecież no, świetny kontekst, tam wątek żydowski jest pokazany, jak raptownie zaczynają mieszkać koło siebie i Korbal mówi, no jak, gdzie, no przecież nie ma opcji, żeby tutaj koło Żyda mieszkać, pewien, no, wręcz takie oburzędnie obrzydzenie, tak? Ale to takie oswajanie trochę dzikiego zachodu po wojnie, poprzez ten proces urbanizacji, może jeszcze nie forsownej wówczas, ale jednak intensywnie postępującej, dającej pracę, nadzieję na lepsze życie, a przede wszystkim pieniądz. Później takie szczegóły jak budowa domu ze stłuczki fajansowej z Włocławka, tego domku, w ogóle słowo domek versus ta ziemia, którą trzeba było, no czymżeż jest człowiek bez ziemi, tak? Bez gruntu, jak to jest tam mówione. A później zestawienie tego jestestwa właśnie związanego z posiadaniem tej ziemi, tą wartością człowieka, który ma ziemię, z tym domkiem, no, który jest z tej stłuczki fajansowej postawiony. I do tych różnych szczegółów, które tutaj wrzuciłam, choć przyznam się, że wiele rzeczy musiałam doczytać i jakby dozrozumieć, bo ubytki z wiedzy historycznej mi nakazywały nadrobienie tej lekcji, to muszę Państwu powiedzieć, że ta szczegółowość tego czasu, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, to jest w drugiej części tego filmu, jak do Szczęsnego i jego dziewczyny z tyłu, będąc nad, nie wiem, czy Glinianki to są jakieś, czy Wisła, no w każdym razie nad wodą, skradają się dzieci i te dzieci są z porażeniem wirusa, bodajże to jest polio. Które później no, Heine Medina tak wymyślił szczepionkę, tak. Szczepionka była, ale pokazanie właśnie tej choroby, tego upośledzenia, czyli kolejny wątek, który w tym czasie był bardzo ważny i on jakby też dotykał przede wszystkim oczywiście te klasy niższe, ale nie tylko, nie wybierał. Tak więc ta różnorodność w mojej głowie zrobiła niesamowity zamęt. Ja tymi emocjami się z kilkoma osobami dzieliłam jeszcze w zeszłym tygodniu i właściwie nie ukrywam, że uporządkował mi pan profesor pewne kwestie, ale faktycznie widzę i tu o to bym chciała się pana zapytać, bo zachęcił nas pan w tym swoim opisie takim sformułowaniem, że jakżeż jest on dziś aktualny. Ja oczywiście pewną swoją aktualność w tym widzę, ale chciałabym się pana profesora zapytać, które z tych narracji widzi pan jako właśnie takie ważne w dzisiejszej interpretacji rzeczywistości, czy przekazywania, czy komunikacji, tej ewolucji zmiany społecznej, no nie wiem, jak to tak można zapytać, tak?
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa następny? Ja bym chciała o coś spytać. Proszę bardzo. Jestem tylko pewna, czy dobrze mnie słychać. Tak, pani Elwira. Dziękuję. Chciałam spytać o tym, jaki był efekt propagandowy tych filmów, ale w takiej krótszej perspektywie, ponieważ mam wrażenie, że okres PRL-u i ta nachalna propaganda raczej odniosła skutek odwrotny od zamierzonego, mianowicie my po 70 latach teraz rozmawiamy o tym, że te kwestie znowu się stają aktualne, więc minęło naprawdę dużo czasu. Natomiast zastanawiam się, czy w latach 60., może 70. jeszcze, kiedy te filmy były emitowane, były oglądane, czy one rzeczywiście wpływały na to, co ludzie myśleli o historii Polski właśnie z tej ludowej perspektywy, albo o tej historii ludu jako narodu. Czy w ogóle funkcjonowała taka koncepcja powszechnej świadomości? Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani doktor. A może zrobimy pierwszą rundę odpowiedzi, a państwo... Panie profesorze. Dziękuję bardzo za wszystkie pytania. To może zacznę od końca, od pani Elwiry. Znaczy, ja mam wrażenie, że to oddziaływanie tych filmów należałoby rozpatrywać na takich dwóch poziomach. Znaczy, z jednej strony, co zostaje w świadomości, a z drugiej strony, co zostaje w podświadomości społecznej. I teraz, żeby zobaczyć, co się dzieje ze świadomością społeczną, no to pewnie byśmy musieli szukać w pamiętnikach. I tam byśmy znaleźli na przykład u Tyrmanda, dajmy na to, takie teksty, które mówią o tym, że te straszne kobiety tam w tych kombinezonach, już nie można na to patrzeć, prawda, tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli by też ze względu na to, że być może jakby te... Ci, którzy mogli zostawić ślad, też byli uwarunkowani ze względu na perspektywę, czy jakby miejsce, z którego patrzyli, inteligenckie zwykle. Drugie takie miejsce, gdzie moglibyśmy sobie zobaczyć, jak to działało, to były pamiętniki chłopskie, prawda? Czyli pamiętniki te, które zostały, jakby, które były zbierane tuż po wojnie, prawda? I w których moglibyśmy pewnie zobaczyć, może mniej w tych wydanych, a bardziej w tych, które są w archiwach cały czas, moglibyśmy przekonać się, jak to działało. I ja myślę, że to musiało działać ze względu na to, że cały PRL jednak niesłychanie, myślę, jakby to dobrze powiedzieć, dał poczucie godności dużo szerszym kręgom społecznym niż zarówno II Rzeczpospolita, jak i III Rzeczpospolita. I to można, jak myślę, zobaczyć na przykładzie strajków robotniczych. W którymkolwiek momencie PRL-u, w momencie, kiedy pojawiał się strajk, to była sprawa dla władzy, tak? Znaczy w tym sensie, że to była kwestia jej legitymizacji bądź delegitymizacji. Kiedy słyszałem ten dyskurs, który mówił o tym, że to jest ludowa Rzeczpospolita, tak? Niezależnie od praktyki władzy miał też ten efekt, że dawał ewentualnym protestującym pewną moc symboliczną, której nie było przed i której wydaje mi się też nie ma teraz. Więc myślę, że te filmy jednakowoż zapadały w pamięć jako, tak jak powiedziała pani profesor, no ja właśnie jako te pełne godności i piękne na swój sposób, ale nie na hollywoodzki sposób, tylko właśnie na własny sposób, twarze bohaterów, tak? Czy jako motywację. A żeby to dokładnie sprawdzić, no to trzeba by było się udać do źródeł i trzeba by było zacząć badać. Też wydaje mi się, że może być bardzo ważna taka cezura roku 56, ze względu na to, że lata 50. jakby wygenerowały pewną obietnicę społeczeństwa bez alienacji, społeczeństwa równościowego,
która było nie było, no, została zawiedziona, jakoś zdyskwalifikowana odwilżą i latami jakby epoką gomułkowską. Znaczy, że odkrycie terroru, który za tym był, czy fiaska tej próby, było rodzajem traumy dla jej uczestników, to nawet w inteligenckich opowieściach to się czuje, tak? Jakby ta historia szaleństwa związanego z... Myślę, że tam jest coś więcej niż tylko jakby szukanie interesu, czy taki zwyczajny jakby takie bycie z władzą dla wygody. Tam musiało być coś więcej. Natomiast ten moment rozczarowania też rzuca wstecz cień na opowieść o tym, co się wtedy działo. Więc myślę, że też będzie trudno znaleźć teksty, które by dawały nam to jakby czarno na białym, ze względu na to, że jeżeli będą opisane ze perspektywy po, no to prawdopodobnie to rozczarowanie roku 56 będzie się jakoś bardzo kładło na tym wspomnieniu wcześniejszym. No więc tutaj jest trudna sprawa, żeby to ocenić. Ale myślę, że tak czy owak warto jest pytać o ich zawartość, warto jest pytać o ich treści. I tutaj przechodzę do tego pytania pani profesor na temat, co jest aktualne. Wydaje mi się, że aktualne przede wszystkim dla nas dzisiaj byłoby to, że można sobie pomyśleć polską historię w ramach innych narracji niż tylko narracja narodowo-romantyczna, czy taka konserwatywna narracja narodowa. I już samo to, że mamy do czynienia z kulturą, w której są te różne głosy, to już jest samo bardzo jakby interesujące, tak? Że mamy w historii kultury okres rewolucyjny, który jest jakąś transgresją, który proponuje inne ujęcia, który w jakiś bardzo, bardzo interesujący sposób też spotyka się z, nie wiem, czy z Rauscherem, czy z Leszczyńskim, czy z Garapichem, czy nie wiem, czy z innymi tekstami, które pojawiają się obecnie. Więc jak myślę, najbardziej aktualne jest to, że jest możliwa jakaś inna perspektywa, czyli inne ułożenie narracji, zadanie innych pytań, pokazanie innych bohaterów, pokazanie innych aktorów, pokazanie innych konfliktów i innych motywacji. I wydaje mi się, że opisanie tego też jest jakąś luką w historii polskiej kultury, prawda? Dlatego, że opowiadamy tę kulturę tak, jakby lata 50. były rodzajem wyrwy takiego, wiecie Państwo, no takiej czarnej nocy, w której właściwie już nic nie ma i sobie nic nie zostało. Tymczasem może został jakiś projekt alternatywny, który zresztą ma swoją też tradycję wcześniejszą, bo Polska międzywojenna, no to była też Polska, w której istniał miesięcznik literacki, czy warszawskie koło polonistów, czy prawda, to też istniały środowiska, które myślały o kulturze w sposób alternatywny i że warto by było o nich pamiętać, żeby też ten wachlarz tradycji zobaczyć może bardziej w całości niż widzimy go dzisiaj. I myślę, że wiele starań z wielu jakby punktów ku temu prowadzi. Rzeczywiście pomijałem stronę wizualną, też nie chciałem za bardzo przedłużać, ale ma pani w 100% rację, że sposób filmowania jest tutaj absolutnie niesłychanie ważny i też być może dobrze to też jakby podejmując pani myśl, to że jest taki w latach 50. taki ruch nobilitacji kultury ludowej. Tak? Mówi się zwykle o tym, że to jest czas, w którym robi się z kultury ludowej cepelię. No to jest moment powstania Mazowsza, prawda? Tymczasem wydaje mi się, że to w tamtych czasach ma zupełnie inny wydźwięk. Chodzi o wprowadzenie do centrum
tego, co ludowe, jako czegoś równoprawnego. I wydaje mi się, że równoprawnego też na takich zasadach, jakie starałem się pokazać w tych filmach, to znaczy nie jako tej kolebki polskości, prawda, ale jako kultury ludu, który żyje swoim życiem, a jednocześnie ma coś do zaoferowania centrum. To może bardzo dobrze widać w przygodzie na Mariensztacie, kiedy Hanka Ruczajówna przyjeżdża do Warszawy z zespołem pieśni i tańca, prawda? I to jest takie jakby przybycie też innego, który ma zostać przyjęty na równych prawach. Natrętna propaganda. Tutaj z natrętną propagandą też ja starałem się uciekać od tego pojęcia, ze względu na to, żeby uchwycić treść. No i to jest w jakimś sensie założenie tej pracy, którą starałem się wykonać. Oczywiście cały czas miałem z tyłu głowy to pytanie o natrętną propagandę. Kiedy o tym sobie myślałem, to myślałem sobie tak, że mówienie o propagandzie, natrętnej propagandzie, o tym, że propaganda przeszkadza, zależy od tła, znaczy zależy od odbiorcy, prawda? I starałem sobie wyobrazić tego odbiorcę tych filmów tak bardzo rodzinnie, no to znaczy ja jestem drugim pokoleniem inteligenckim. Mój tato przyjechał w 1946 roku na Politechnikę z podbiałostockiej wsi i starałem sobie myśleć o tym przekazie, powiedzmy z jego punktu widzenia, tak? Czyli jakiego typu propozycje dla niego dawał ten przekaz, w jakim świetle ustawiał też jego wysiłek, żeby wejść do centrum kultury, w jaki sposób mu to pomagało, a w jaki sposób mu to przeszkadzało. I kiedy patrzyłem na to z tej perspektywy, to wydaje mi się, że to ta kwestia propagandowości nabierała, powiedzmy, balansu, tak? Dlatego, że kiedy mówimy propaganda, to wtedy zwykle mamy na myśli język, który służy władzy, tak? Tymczasem wydaje mi się, że w wypadku tej sytuacji niesłychanie głębokiej zmiany społecznej, takiej zmiany, w której nowi ludzie przychodzą do nieznanych sobie miejsc, muszą podjąć nieznane sobie role, tak? Muszą też skonfrontować się z wyzwaniami, do których nie byli przyzwyczajeni w swoim miejscu urodzenia. Ten przekaz, który skądinąd jest propagandowy, no bo pani przecież ma rację, on jest propagandowy, prawda? Jednocześnie nabiera takiego sensu, że jest rodzajem protezy, jest rodzajem wsparcia, rodzajem modelu doświadczenia, w którym może się odnaleźć ten, który wchodzi w tę nową sytuację. Dlatego wydaje mi się, że należałoby wypośrodkować między dostrzeżeniem niewątpliwie propagandowości tej produkcji, a tej właśnie tym jej sensem, który jest właśnie taki, że ma dać zaplecze, kulturowe zaplecze, wsparcie, legitymizację tym, którzy wchodzą na nowe miejsca. Na razie tyle, to jeszcze pewnie będziemy wracać do tych wątków. Przepraszam, że tak długo. Dziękuję bardzo i teraz udzielam głosu panu Pawłowi Chmielińskiemu, bo się tu upomniał o to drogą czatową. Dziękuję bardzo. Też bardzo proszę o potwierdzenie, że mnie słychać. Słychać, tak. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować bardzo za bardzo interesujący referat, który jest wstępem do jeszcze bardziej interesującej dyskusji. Może chciałbym się odnieść do samego tytułu wystąpienia, czyli historia ludowa i historia narodowa. I tutaj warto podkreślić, że dla współczesnych twórcom tych filmów historia ludowa i historia narodowa to są pojęcia, które może nie są bardzo świeże, ale dość świeże. W związku z tym chciałbym zadać pytanie, na ile ta propaganda PRL-u to była niejako kontynuacja tworzenia państwa narodowego w takim rozumieniu wręcz podręcznikowym.
Dlaczego? Na początku pan zaznacza bardzo słusznie, że w późniejszych latach stara się, mówiąc o tych czasach, rozdzielić władzę a społeczeństwo, czyli że władza była jednym, a społeczeństwo było drugim. W latach powojennych mamy dużo przykładów, że bardzo dużo społeczeństwa identyfikowało się z tym systemem i z tym systemem wartości jako odpowiedź, zwłaszcza mieszkańców wsi, było to odpowiedzią na przedwojenną, jak oni to nazywali, sanację i wcześniejszy feudalizm, a sam socjalizm, komunizm rodzi się, nie jest to idea, jest to idea radziecka, ale nie rosyjska. Lenin też przywiózł całą tą ideologię z zagranicy. I moje pytanie o powiązania między tym kawałkiem kultury, który widzimy w latach 50. z tym, co się działo przed II wojną światową, jest związane też z dwoma filmami, które pan wymienił, a które bardzo lubię. Jest to właśnie Młodość Chopina i Warszawska premiera, a dlatego, że traktują one o kompozytorach. I to są właśnie dwóch bardzo wyjątkowych kompozytorów w historii Polski, ponieważ obydwaj związani bardzo mocno z folklorem i wykorzystujący bardzo mocno folklor w swojej twórczości. Chopin wychowywał się w kamienicy, gdzie mieszkał Juliusz Kolberg, ojciec Oskara Kolberga, i z Oskarem Kolbergiem i dwoma jego braćmi Chopin był zaprzyjaźniony. Możliwe, że wtedy zrodziła się właśnie jego fascynacja ludowością, czego przykładem są chociażby Kurier Szafarski, czy 14-letni Chopin, będąc na wakacjach u znajomych rodziców, bardzo pieczołowicie odnotowuje folklor, który zaobserwował. Później mówi się, że jest to podwalina, tworzy podwaliny pod jego twórczość, mazurki i całe odniesienia do folkloru. Z kolei Warszawska premiera mówi o Moniuszko. Moniuszko też bardzo mocno odnosił się do kultury ludowej. Nie bez kozery razem z Bedrzychem, z Smetaną, z Czechsą, jednym tchem wymieniani jako twórcy opery narodowej, takiej ludowej, folklorystycznej. Zresztą obydwaj ze sobą utrzymywali bliski kontakt i w ich twórczości bardzo mocno widać tę chęć wykorzystania ludowości i folkloru. Więc wracając do mojego pytania, tak jak tu w twórczości muzycznej i w twórczości i Kolberga i później na przykład Szymanowskiego i Tytusa Chałubińskiego w odniesieniu do naszej kultury tej zakopiańskiej i góralskiej, tak samo po wojnie sama propaganda PRL też próbuje zaprząc tworzenie się państwa narodowego jakby w powojennym kształcie poza, już jakby, stawiając to jako przeciwwagę dla tego, co działo się przed II wojną światową. I nawet wydaje mi się, że tacy twórcy jak właśnie Ford, Munk i Batory też jakby wyrastają z tego przedwojennej fascynacji folklorem. Obecnie to się nazywa ludowość, już powojenna, która już stawia człowieka ze wsi bardziej w centrum, ale też jako podwalinę państwa narodowego. Wcześniej było to państwo narodowe, jeszcze przez uzarania było państwem szlacheckim, dopiero po wojnie to państwo narodowe, już przed wojną, państwo narodowe zaczynało być utożsamiane z ludowością, wsią i kulturą chłopską. Więc moje pytanie jest związane z tym, czy pan widzi te powiązania tego właśnie okresu
powojennego, który jest z naszej perspektywy jest naznaczony o takim bardzo tragicznym i tragiczną wiedzą o tym okresie stalinowskim, a w kulturze widać, bo przecież to są doskonałe filmy, przytoczył pan przygodę na Majestacie Buczkowskiego, to też jest, gdy ja pierwszy raz zobaczyłem ten film, to byłem zaskoczony, ponieważ to było świetne amerykańskie, hollywoodzkie kino. Jeżeli przestaniemy postrzegać je jako jakieś narzędzie propagandy, jest to świetnie opowiedziana historia, która prawdopodobnie pokazana w Stanach bez potoczki jakiejś politycznej, to bez niczego uzyskałaby Oscara. I tak samo z tymi filmami twórcy z jednej strony prawdopodobnie dają się, i właśnie też nie jestem pewien, na ile twórcy dają się zauroczyć idei, a wiadomo, że bardzo rzesza intelektualistów po II wojnie światowej uległa temu urokowi komunizmu, socjalizmu bardziej w naszych warunkach. A z drugiej strony, na ile ci twórcy, reżyserzy nawiązują właśnie do takiej pracy przedwojennej, która też ma pokazać to całe bogactwo kultury wiejskiej czy też chłopskiej. Więc chciałbym. Dziękuję bardzo, panie Pawle. I proszę, kto następny? Bardzo proszę. Proszę pani Karolina Ćwiek. Dziękuję bardzo. Karolina Ćwiek, Rogalska, Instytut Slawistyki PAN. Ja miałabym pytanie związane z takim wątkiem, który się pojawił u pana profesora w wystąpieniu przy omawianiu tego cytatu z Wiki. Tam użył pan profesor takiej frazy: społeczeństwo polskie lat 30., 40. i 50., co sugeruje właśnie tę ciągłość, która też pojawiła się w jednej z odpowiedzi po tej pierwszej rundzie pytań. I tutaj chciałam właśnie zapytać o tą kwestię cezury, czy wojna w takim postrzeganiu właśnie historii, w tym jakby nowej próbie postrzegania historii jest tutaj taką istotną cezurą, czy bardziej tutaj należałoby stawiać na kontynuację? Byłabym też wdzięczna, gdyby mógł pan profesor doprecyzować w tym wstępie poświęconym też książce Marcina Zaręby się pojawiło takie sformułowanie właśnie, że jednym z tych faktorów, przez które polska historiografia współczesna postrzega właśnie PRL, jest to, że nie ma różnic wewnątrz obozu władzy, zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę. Tutaj byłabym wdzięczna za doprecyzowanie, bo przyznam, że nie do końca zrozumiałam ten element. I chciałam jeszcze dorzucić taki kontekst dla równowagi płci, może dla autorów tych omawianych tekstów kultury, co prawda nie film, ale powieść, Marie Kahn, Dujawica, która wydaje mi się być bardzo ciekawym kontekstem właśnie dla Błękitnego Krzyża, bo wychodzi w roku 56 i też właśnie omawia te kwestie związane z tym frontem na granicy gór właśnie i z takim zaangażowaniem no właśnie nie tylko narodowym, ale takim międzyludzkim pomiędzy bohaterami. Tam jest bardzo istotny ten wątek właśnie tej miejscowej ludności góralskiej. I co ciekawe, tam też pojawia się właśnie też ten wątek tego, co jest prawdziwą sztuką, a co jest tylko sztuką przywiezioną skąd inąd, co wydaje mi się być takim ciekawym odniesieniem właśnie do tego uladawiania czy ucepeliowywania sztuki w latach 50. I bardzo dziękuję też za możliwość uczestniczenia w tym bardzo ciekawym wykładzie. Dziękuję bardzo i jeszcze pani Ola Bilewicz, proszę, oddaję głos. Ja chciałabym, no to powtórzę, krótkie pytanie, uwagę. Mi się wydaje, że jednak trochę za mało nacisku kładziemy na propagandowy charakter tych filmów i na to, że musiały być tworzone na pewną modłę, co też determinowało ich odbiór. Chciałabym tylko nadmienić historię dotyczącą Błękitnego Krzyża. Otóż tam jest pokazana heroiczna wyprawa grupy taterników, toprowców, którzy muszą ewakuować rannych. I gdy się poczyta trochę o tej historii, to okazało się, że ta heroiczna wyprawa była doszła do skutku pod groźbą śmierci. To znaczy grożono tym toprowcom, że no po prostu karą śmierci, jeśli nie podejmą tej wyprawy. Więc to pokazuje, że ten film jednak no pokazujący no właśnie taki heroizm i radość ponad granicami, no jednak no gdyby uwzględnił tę prawdę, musiałby mieć zupełnie inny wydźwięk, prawda? Więc to tylko taka krótka uwaga pokazująca jednak tło powstania filmu, które jest zupełnie no, w innym świetle jakby go stawia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Pani Olu i jeszcze Pani doktor Sylwia Michalska i na tym zamykam rundę pytań i oddaję głos Panu Profesorowi. Dziękuję. Ja chciałam się odnieść do tego wątku, który się w pierwszej rundzie odpowiedzi pokazał, o tym jak zaczęliśmy mówić o propagandzie i o tym jak odbiorca wpływa na to, co odbiera i jak to się pewne wątki ujawniają, a pewne znikają, ale przyszła mi do głowy w czasie tej wypowiedzi pana profesora takie pytanie, jakby nie o propagandę polityczną, bo chyba głównie ją mamy na myśli, mówiąc o propagandzie, tylko o taki rodzaj propagandy społecznej. Kiedy mówiliśmy o tym, że ci robotnicy są tacy ładni i że jakby to nie do końca tak wygląda, się zastanawiam, jak te filmy i na ile świadomie miały wyznaczać nowy sposób wypełniania ról społecznych. Tutaj jakby i na ile jest tak, że one oddawały rzeczywistość, to na ile ją w dosyć mocno właśnie propagandowy sposób konstruowały. I przyszło mi to do głowy, analizując to, co mnie interesuje, czyli relacje płci. I tutaj mam na myśli głównie kwestie pokazane w celulozie, gdzie tutaj no, kobieta zajmuje wyższe miejsce w strukturze partyjnej i jakby nikt nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. I wszyscy jakby, ja rozumiem, że to jest partia komunistyczna i że tam jakby też to miało odpowiednio oddawać postulowaną rzeczywistość. Natomiast jest też taka scena, gdzie jest bójka w trakcie zabawy, która zbiera pieniądze na ten czerwony fundusz i ta bójka bierze się stąd, że ktoś uderzył kobietę. No, czytając pamiętniki kobiet wiejskich i mając świadomość tego, jak powszechna była przemoc fizyczna i różna inna w tamtym okresie, no to na ile tego typu oburzenie i tego typu reakcja była właśnie czymś, co miało pokazać i postulować pewien sposób reagowania, na ile to było oddające rzeczywistość. I jakby ta równość płci też wydaje mi się o tyle pozorna, że no, głównymi bohaterami we wszystkich filmach są mężczyźni, kobiety są zdecydowanie drugoplanowe i jakby tutaj mam pewne jakby wątpliwości, na ile to jakby wchodzi rzeczywiście na ile jest konstruowana rzeczywistość, a na ile jest odtwarzana. I zastanawiam się też, na ile właśnie to, co Ola teraz powiedziała, na ile jakby dekonstruując i próbując odkryć mechanizmy propagandowe, powinniśmy zagłębiać się w takie rzeczy jak, nie wiem, poglądy autorów, scenariusza, reżysera, to jak one ewoluowały, jakie były dodatkowe informacje i czy przy odbiorze dla ówczesnych odbiorców, którzy nie mieli internetu i nie mogli posprawdzać pewnych rzeczy i gdzie jakby dostęp do pewnych informacji był mocno ograniczony, czy tego typu rzeczy miały znaczenie w ogóle, czy jakby była pula pewnych doświadczeń, które były uwspólnione i one determinowały odbiór filmu. Ale to są takie jakby pytania laika kompletnego, który jakby nie umiem pracować na tym narzędziu i też dziękuję za to, że odkrył nam Pan coś bardzo ciekawego, co możemy teraz przetworzyć, ale rzeczywiście jest to nowy rodzaj pracy, bardzo ciekawy, ale też trudny w odbiorze dla mnie gdzieś tam. Mam bardzo dużo pytań takich bardzo podstawowych. Dziękuję. Panie profesorze. Dziękuję bardzo za wszystkie pytania, więc ja może zacznę, bo ta kwestia propagandy wychodzi tutaj nam, prawda, na pierwszy plan. I mam wrażenie, że każda opowieść, która wchodzi w obieg kulturowy, wchodzi w sferę komunikacji, jest w jakimś sensie wyborem, prawda? To znaczy jedne elementy trafiają na pierwszy plan, inne na drugi, czy inne na trzeci, a inne w ogóle jakby znikają z pola widzenia. Ja chciałem z Państwem się podzielić taką anegdotą. Moja babcia, ona była też, ona przyszła ze wsi spod Mińska Mazowieckiego do Warszawy i tutaj ją zastała, wydarzył wybuch wojny z moją mamą, która miała wtedy 6 miesięcy. I babcia mi opowiadała tak, mówi, ja latam po mieście, babcia straciła mleko, mówi, ja latam po mieście swoją mamą, mówi, a tu bomby lecą i Starzyński mówi, kobiety, i tutaj babcia się tak zapalała, mówi, kobiety, bierzcie butelki z benzyną, idźcie na czołgi. To jest rzeczywiście było takie wystąpienie Starzyńskiego, ja nawet je odnalazłem w internecie, ale babcia opowiadała o Starzyńskim jako o rodzaju wariata, który kompletnie stracił z
kontakt z rzeczywistością. Teraz, jak ja poszedłem do szkoły i dowiedziałem się, kim był Starzyński, to jak Państwo sobie wyobrażacie, powstał między szkołą a mną ogromny dysonans poznawczy. Tutaj właściwie opowiada historię, czy moja szkoła, czy moja babcia, tak? No więc trzeba powiedzieć tak, że ta historia, którą mamy w obiegu kulturowym, usuwa moją babcię oraz jej odczucie tego, co działo się w 1939 roku we wrześniu w Warszawie, no, na głęboki margines albo w ogóle każe jej zniknąć. I rzeczywistość, w której żyjemy, to jest rzeczywistość właśnie tych historii, które usunęły te babcie z pola widzenia, prawda? Więc w związku z tym ja bym proponował taki jakby taki podział, żebyśmy sobie to uporządkowali, że mamy właśnie te historie w obiegu kulturowym i mamy też różne inne historie z marginesu, które próbują się do tego centrum dostać, próbują być usłyszane, próbują przykuć naszą uwagę i próbują nam powiedzieć o czymś, co było wykluczone. I teraz wydaje mi się, że z propagandą w latach 50. mamy ten problem, że ona odwołuje się, czy jakby szuka odbiorców wśród wielu ludzi, którzy są bardzo podobni do tej mojej babci, tak? To znaczy, którzy nie odnajdują, jakby nie mogli się odnaleźć, nie odnajdywali się w tej opowieści mainstreamowej, zastanej, a jednocześnie nie mieli żadnego języka, żeby opowiedzieć swoje doświadczenie. Żadnego języka. Kultura im w tym nie powiada, jakby zupełnie nie pomagała. Tak? Właśnie to była taka historia opowiadana w kuchni albo przy prasowaniu wnuczkowi, który miał 6 lat, prawda? A poza tym ona w ogóle nie istniała. Jak potem czytałem wspomnienia marszałka Sejmu profesora Chrzanowskiego, to on powiadał, że jak wszedł do powstania i schodzili tamką w dół na Powiśle, to z okien kamienic, ale tych na dole, jakby wychylały się kobiety i mówiły: co wy robicie, wariaci, co wy robicie? I oczywiście on to opowiadał jako rodzaj takiego właśnie, no właśnie trochę jak ten niesłychany, jakiś taki inny spotkany tuż obok, prawda? Jakby o co im chodziło? O co im chodziło tym kobietom, tak? Bo w jego opowieści nie było na to miejsca. I teraz może by należało popatrzeć na tę propagandę PRL-owską, czy propagandę rewolucji lat 50., pierwszej połowy lat 50., jako na próbę właśnie to, co mówiła, wydaje mi się, pani Sylwia, to znaczy na próbę podsunięcia języka tym, którzy tego języka nie mają, bo nie mają kapitałów społecznych, tak? Ich historia nie ma żadnego kapitału społecznego i w związku z tym próbuje im się podać jakąś protezę, jakiś sposób jakby wypowiedzenia własnego doświadczenia. I to jest właśnie to, o czym mówiła pani Sylwia, że to są te nowe role społeczne i też one są konstruowane, a jednocześnie ta produkcja kulturowa, która być może z punktu widzenia naszych, nie wiem, oczekiwań jako już ludzi, no, z pewnym wykształceniem, przyzwyczajeniami do sztuki wysokiej i tak dalej, że ma być zniuansowane, to jest niewystarczające, ale to ma swoją funkcję społeczną. To jest raczej taka sztuka, która wchodzi w obszar komunikacji społecznej jako propozycja doświadczania świata. I wydaje mi się, że te role chyba jakby musiała spełniać. Znaczy, że wyobrażam sobie, że wielu ludzi mogło się odnaleźć w postaci Szczęsnego, czy jakby mogło obejrzeć własną historię w postaci Szczęsnego, albo też mogło obejrzeć własną historię w postaciach z Podhala w ogniu. I teraz jest taka sprawa, czy w związku z tym fakt, ta wyprawa toprowców była pod karą śmierci. Czy to zmienia propozycję, tak? Dlatego, że jakby jedna sprawa to jest to, jak to się dokonało, a druga sprawa to jest pewien projekt wspólnoty, który wchodzi w obieg społeczny, prawda? I oczywiście moglibyśmy nakręcić film o głęboko skrzywdzonych toprowcach, którzy w ogóle nie chcieli tam nigdzie iść za żadnego Ruskiego ani Słowaka, prawda? Tylko że wtedy jakby też nie zaproponowalibyśmy nic innego, tak?
No właśnie, więc myślę, że z jednej strony oczywiście bardzo ważne jest, żeby to wiedzieć, natomiast z drugiej strony dla pewnego projektu kulturowego, czy dla propozycji nowego rozumienia siebie, wspólnoty i społeczeństwa, no to to ma, bym powiedział, mniejsze znaczenie. Dobrze, teraz tak. Jak jest z... Dziękuję pani Karolinie za pytanie. Ja nie znam tej Dujawicy Marii Kahn, znam tylko Marię Kahn z tych jej rzeczy, które dotyczą Żydów, ale doczytam. Nie jest to moja ulubiona autorka, bo mówiąc zęby mi cierpią, ale jestem gotów na wiedzę, na wszelkie poświęcenia. Także może Dujawica będzie, na pewno będzie dla mnie bardzo interesująca i zaraz się wezmę za internet, żeby ją sobie sprowadzić. Teraz tak, co jest cenzurą? Ja mam wrażenie, że należałoby widzieć wojnę, przedwojnie, wojnę i lata tuż powojenne jako pewną ciągłość. I tutaj idę za propozycją z prześnionej rewolucji. Ja myślę, że ta rewolucja nie była prześniona, to znaczy, że uczestniczono w niej, chociaż uczestniczono w niej w ten sposób, że korzystano z dróg otwierających się przed ludźmi, dla których te drogi były dotąd zamknięte, albo że też przejmowano pewne wyobrażenia bardziej niż działano na sposób rewolucyjny spontanicznie, tak? W tym sensie, że nie wiem, że tak jakby chciał tego Andrzej Leder, że nie wiem, żeby palono dwory, czy robiono rewolucję taką, jak ją sobie wyobrażamy z przemocą rewolucyjną w tle. Natomiast wydaje mi się, że ona nie jest przyśmiona, natomiast że to jest pewna ciągłość. Że wojna i to, co się tam stało, to że zniknęły pewne bardzo liczne grupy społeczne, że to wszystko należy łącznie traktować. Co do tych różnic u Zaręby, to mam na myśli coś takiego, że powiedzmy Zaręba bada użycie słowa naród i w tym samym akapicie cytuje Bieruta, potem cytuje Gomułkę, a potem cytuje Gierka i przypisuje słowom, które tam występują, to samo znaczenie. Tymczasem ja podejrzewam i wydaje mi się, że nie bardzo się mylę, że to są inne znaczenia i że należałoby wprowadzić tę poprawkę po to, żeby zrozumieć, co się działo. Nie wiem, czy to jest jasne. Jeżeli nie jest jasne, to jeszcze potem możemy się jakoś spotkać i to obgadać. Moment, czy jeszcze była, czy... A, tak, jeszcze była ta kwestia ludowa i narodowa historia Polski. Więc też chciałbym tutaj się też podzielić takim czymś, co być może nie wchodzi do głównego nurtu opowieści o Polsce, ale właśnie mój tato opowiadał mi z Kuźnicy pod Białymstokiem taką historię, że jak on jest z 26 roku, czyli to musiały być lata 30. I wtedy na ambonie ksiądz w kościele w Kuźnicy nawoływał tamtejszych chłopów, żeby pozdejmowali ze ścian dyplomy carskie za tłumienie powstania styczniowego. Tak? To musiał być 30, który... Początek lat 30., żeby mój ojciec to mógł zapamiętać. Więc te dyplomy tam wisiały. Więc jaka musiała być, że tak powiem, świadomość okolicznej ludności chodzącej do kościoła katolickiego, że to nie byli prawosławni, tylko to byli nasi katolicy polscy, mieszkańcy tamtych okolic, żeby ten ksiądz jakby w 32 albo 33 roku musiał taką petycję do nich skierować, tak? Więc myślę, że lata wojny i lata tuż powojenne i lata 60. to jest moment, w którym w ogóle się kształtuje w wielu regionach naszego kraju, szczególnie na prowincji, świadomość, która by była jakoś powiązana ze świadomością narodową. I teraz ma pan z pewnością rację, że pan Paweł ma z pewnością rację, że te wszystkie teksty nie były możliwe bez zaplecza, które było wypracowane w latach 30. jeszcze w międzywojniu. I to jest jakby bezsprzecznie racja. Natomiast wydaje mi się też, że
cezurę, którą jest 56 rok. Mianowicie w latach 60. następuje wprowadzenie warstw ludowych do kultury jako tych, którzy są faktycznym spadkobiercą w tradycji patriotycznej. I tutaj chciałbym przypomnieć Państwu taki film Świadectwo urodzenia. Reżyserem był Stanisław Różewicz i tam są trzy nowele filmowe. Pierwsza jest dla mnie najważniejsza tutaj, to między Na drodze. Wojciech Siemion gra tam takiego chłopa, żołnierza, który z jakimiś papierami pułkowymi po prostu gubi się jakby w chaosie. I teraz on jest jedynym tam bohaterem, który poważnie traktuje to swoje bojowe zadanie. Tak? I na końcu filmu on ginie, pokazując młodemu chłopcu, którego spotyka, że ten chłopiec może mieć szacunek do swoich ojców. I to jest, wydaje mi się, taka ikona zmiany, która dokonuje się po 56 roku. Mianowicie, że wprowadza się ludowego bohatera, ale już nie tak jak w Celulozie, nie tak jak w Godzinach Nadziei, czy nie tak jak w Podhalu w ogniu, ale jako prawowitego spadkobiercy tradycji patriotycznej. Tak? I potem zaraz to, co się dzieje, to jest to, że ten ktoś, kto przejmuje tą tradycję, jakoś nabiera takiego habitusu inteligenckiego, a z kolei ludowy bohater przechodzi do komedii. Także wydaje mi się, że to, o czym mówił pan Paweł, może można by widzieć trochę takim też dłuższym kawałku czasu. Mam nadzieję, że to nie było jakoś za szybko i nie na łeb, na szyję. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję wszystkim dyskutantom za wkład w to bardzo interesujące seminarium, ale myślę, że to, co warto byłoby jeszcze przedyskutować, prawda, to cały problem percepcji PRL-u. Mhm. Ja mam bardzo duży problem, gdy pisałam książkę, opierając się na różnych relacjach. Bo ten PRL, który przeorał i w którym były różne okresy, on był zbagatelizowany i jest bagatelizowany, tak jakby był to taki problem, który można zapomnieć o historii. Natomiast spróbuję odpowiedzieć jeszcze na to, czy ta próba podmiany, prawda, podmiotu w postrzeganiu narodów była udana. Ja myślę, że tak jak pan profesor mówił na końcu, że w latach 60. udana, dlatego że dla wszystkich najsilniejszy przy badaniach identyfikacja Polaków jest identyfikacja narodowa. Ja pomijam tu różne, znaczy wszyscy jakby mieszkańcy Polski weszli do tej wspólnoty wyobrażonej, jak to naród definiuje Andersen. Ale myślę, że po drobnostkach to można jeszcze rozpracować. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Dziękuję za udział w seminarium.